Dlaczego to rozróżnienie jest istotne? Dlaczego należy w tej sprawie oddzielać tych, którzy są napastnikami od tych, którzy są zaatakowani? Dlatego, że głównym celem polityki propagandowej Rosji i Białorusi w tej sprawie jest pomierzanie tych pojazdów, wskazanie, że ci, którzy zostali zaatakowani w istocie są winni. I dokładnie to robi europejska lewica. Robi dokładnie to, czego życzy sobie w tej sprawie Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka. Zaatakowani.